Porozmawiamy o szczęściu. Co daje Ci największe szczęście? Ja myślałam, że podróże. 35 krajów odwiedziłam, pisałam kolejne. Lima, Bogota, Buenos Aires, Santa Marta i lista cała duża. Tam napisanych z 20. Ale pytanie po co? Teraz jestem w Brazylii. No i co? Zwiedziłam i co? A gdzie szczęście? Nie ma szczęścia. Jest taki po prostu odhaczony. Sobie postanowiłam je szczęście, że tak jak ja chciałam się spełniło. Zobaczyłam to, co ja chciałam, tak. Ale szczęście gdzie? A nie ma. Bo szczęście w tworzeniu, a nie w konsumpcji. Powtórzę raz jeszcze. Więc już podarłam mapę Ameryki Południowej z Limą, Bogotą, Santa Martą, Buenos Aires, które były tam pozaznaczane, że muszę tam pojechać. Po co? Po co? Bezcelnie włóczyć się znów tymi ulicami ze starym telefonem? Zobaczę i co dalej, co się zmieni. Co się zmieni w tym, kim ja jestem i co ja stworzyłam. No może dostanę inspirację, może tak. Podróże są super, kształcą i tak dalej, ale nie mogą być celem samym w sobie. Są świetnym dopełnieniem. To znów pójście na łatwiznę. Łatwa droga do stania się ważnym. Powiedzieć, a ile krajów odwiedziłem, a mnie stać, a bo jestem światowy człowiek. To jest kolejna, jedna, jest bardziej wyrafinowana, ale też ścieżka na manowce, ścieżka lenistwa, bo nic twojego nie stwarzasz. Odwiedzasz kraje, które ktoś stworzył. Wzbogacasz się w zakresie tego, co widziałeś. Super, to czyni ciebie bardziej gotowym na stworzenie coś swojego. Ale w dalszym ciągu, co stworzysz swojego dzisiaj? Pytam, co? Pomysły ważne są. Pomysły są ważniejsze niż złoto. Jeżeli przyszedł ci do głowy pomysł, jakaś nazwa marki, jakiś biznes, gdzieś zobaczyłeś, że jest zapotrzebowanie na coś, czego nie ma, a gdzieś jest. Przyszło do głowy, zapisuj od razu, bo pomysły mają zdolność uciekać i nie wracać. Latają gdzieś w powietrzu, jeżeli ty nie zapiszesz, a nie zrealizujesz nawet, ktoś do kogoś innego wleci, ktoś to zrealizuje i do końca to dopnie. Tak jak odkrycia wielkie, często przychodziły do głowy kilku naukowcom naraz, albo mniej więcej w tym samym czasie. I kto zapisany jako wynalazca? Ten, kto potrafił to zapisać i zrobić coś z tym. Więc bardzo ceń pomysły, ceń zapisuj, myśl o nich, rozmyślaj. Większość ludzi nie dostaje żadnych pomysłów. W ich głowie roją się myśli matriksu, odpowiednich poziomowi o tym, co zjeść, co pójść, kto co powiedział, gdzie, co. To nie są pomysły, to jest wegetacja odpowiednia poziomowi twojemu. Jeżeli ideę masz, kreatywną, pomysł, ceń to. Jak złoto, więcej niż złoto, zapisuj i myśl, rozmyślaj o tym, o ideach swoich i o tym, jak to wcielić, postarać się. Nie bój się myśleć o tym, nie bój się marzyć. Tu jest szczęście, tylko tu, nie w ilości krajów, które odwiedzasz. Mówię ci, bo sama wiem. Odwiedziłam 35, nie tędy droga, nie tędy, nie.